Początki nauczania zdalnego były dla mnie trudne. Wiedziałam jednak, że trzeba działać. Nie chciałam zawieść moich studentów i robiłam wszystko, aby moje zajęcia nadal były atrakcyjne. Wyszłam z założenia, że forma zajęć powinna być taka sama jak na zajęciach stacjonarnych. Studenci wiedzą, że cenię ich uwagi, pytam, co sądzą na dany temat, interesuje mnie ich punkt widzenia. W trakcie zajęć często odnoszę się do przykładów życia wziętych, do codziennych zdarzeń, często śmiesznych, ciekawych, dyskusyjnych. Chcę, by studenci jak najwięcej wynieśli z moich zajęć, by wiedza, którą im przekazuję, przydała im się w praktyce. To, czy zajęcia online są ciekawe, praktyczne i angażują studentów, zależy od podejścia wykładowcy. Nie można nauczania zdalnego traktować jak wykładu, bez żadnej reakcji ze strony studentów. Nie może być miejsca na suche informacje, bez zainteresowania, czy z drugiej strony ktoś jest. Trzeba słuchać studentów i reagować na ich pytania, zarówno te zgłaszane ustnie, jak i te pisane na czatach. Nie można zaprzestać prowadzenia ćwiczeń w grupach czy indywidualnej pracy studenta, jego współpracy, kreatywności.